Damn. Yeah. Dzień dobry, wracamy z vlogiem. Dawno nie było, ale w sumie ja nigdy nie mówiłem, że będzie to daily vlog. Niestety na to jeszcze czasu nie mam. Chociaż jak się tak zastanowić, to nawet weekly teraz nie wychodzi. Ale dobra, mniejsza o to. Wracamy i dzisiaj temat taki, można powiedzieć, tylko zahaczający o technologię. Mianowicie chciałbym trochę pogadać o korzystaniu z telefonu podczas jazdy samochodem. Głównie o rozmowach podczas jazdy samochodem. Powiem wam, że strasznie mnie to denerwuje. Ja mam takie jakieś żelazne zasady, że zawsze pasy, co zresztą widzicie, i nigdy nie rozmawiam przez telefon w samochodzie, trzymając go ręką, czy tutaj trzymając go w taki sposób. No bo po prostu to zagraża bezpieczeństwu. Ja nie tylko dbam o swoje bezpieczeństwo, ale też innych osób. Różne sytuacje się dzieją na drodze. Dlatego też jestem strasznym przeciwnikiem tego, żeby gadać przez telefon podczas jazdy. Oczywiście trzymając go, tak, ręką. Inna sprawa zupełnie wygląda, jeżeli gdzieś mamy, po pierwsze, słuchawkę w uchu. Ja bardzo często słuchawki używam, to jest Plantronics Voyager, jak dobrze pamiętam. Bardzo fajna słuchawka swoją drogą. Kilka mikrofonów, redukcja szumu. Naprawdę jakościowo jest spoko. Albo po prostu zestaw głośno mówiący, czy to przyczepiany tutaj do zakładki, czy wbudowany. Inspekcja 1000 metrów. Czy to tutaj gdzieś wbudowany w systemie multimedialnym w samochodzie? Ja akurat tego nie mam, ale jestem w stanie się założyć, że niektóre nawet 10-letnie samochody już mają taki zestaw wbudowany. Ja tego nie rozumiem troszeczkę, no bo przecież zarówno słuchawka, jak i taki zestaw wbudowany to jest strasznie wygodne rozwiązanie. Po pierwsze, mamy dwie ręce wolne, nie musimy tego telefonu przy uchu mieć przyklejonego. Wydaje mi się, że bardziej się skupiamy na tym, żeby prowadzić ten samochód, no i bezpiecznie przede wszystkim go prowadzić. No i tutaj jest podstawowa zasada. Jeżeli trzymamy telefon nawet przy uchu, co jest oczywiście zabronione, bo grozi za to 200 zł i 5 punktów karnych, jeżeli zostaniemy złapani za to przez policję, to trzymając tutaj telefon i mając jakąś niebezpieczną sytuację na drodze, to pierwszą naszą reakcją nie jest to, żeby drugą ręką, powiedzmy, zrobić jakiś szybki ruch i ominąć na przykład jakąś przeszkodę, czy samochód, który się szybko zatrzymał, nagle zatrzymał, tylko pierwszy ruch będzie taki, żeby odłożyć ten telefon, złapać ręką kierownicę i dopiero zrobić ten manewr. Także tutaj nam już sekundy uciekają. Nawet ostatnio, wyjeżdżając z galerii, to zauważyłem na parkingu galerii i na ulicach wokół galerii, że, no nie wiem, ze 3-4 osoby po prostu namiętnie z kimś gadały przez telefon. I to w sytuacjach nie takich, że powiedzmy jedziemy ekspresówką, jest prosta droga. No, na to niektórzy jeszcze przymykają oko i czują się bardzo pewnie, ale no w sytuacjach, gdzie powiedzmy musimy się włączyć do ruchu, dojeżdżamy do jakiegoś skrzyżowania, musimy się, powiedzmy, na światłach wyrobić. No bardzo dużo sytuacji, które wymagają od nas sprawności manualnej. No nie wiem, chyba że niektórzy rzeczywiście uważają się za takich androidów i prace drogowe, mistrzów kierownicy, że wystarczy im jeden palec u prawej ręki, żeby już władać zarówno kierownicą, jak i dźwignią zmiany biegów. No i na koniec to, co mnie najbardziej wpienia w tej sytuacji, to jak na przykład jedzie ktoś naprawdę dobrym, drogim samochodem, powiedzmy jakimś, nie wiem, Jaguarem, czy Mercedesem, czy Hug wie jeszcze czym tak naprawdę, ale za grube pieniądze, to jestem święcie przekonany, że tam jest zestaw głośno mówiący i to naprawdę dużo lepszy niż niejedne głośniki, które mamy w domu. I taki, gdzie w zasadzie po wejściu do samochodu ten telefon może nam się automatycznie połączyć i w zasadzie nic nie musimy robić, wystarczy mieć
mieć nawet ten telefon gdzieś w torbie czy w kieszeni i głosowo odbierać te połączenia. Dlatego tego nie rozumiem, że bardzo dużo osób to ma, a z tego nie korzysta. No i tak naprawdę kosztem swojego bezpieczeństwa i kosztem bezpieczeństwa współpodróżnych. Dlatego też mocno Was zachęcam do tego, żebyście się wyposażyli w jakąś słuchawkę, w jakiś zestaw głośnomówiący, czy po prostu używali tego, co nam daje tak naprawdę technologia, co nam dają urządzenia, nie tylko smartfon, bo w ostateczności można też skorzystać po prostu z zestawu głośnomówiącego w smartfonie, ale też tego, co nam dają, powiedzmy, współczesne samochody, bo tak jak wspomniałem, nawet w kilkuletnim, no mogę się nawet założyć, że w kilkunastoletnim samochodzie można znaleźć zestaw głośnomówiący. No i dajcie znać, co Wy o tym myślicie, jak podchodzicie do tematu, czy dla Was rozmowa przez telefon, trzymając go przy uchu jedną ręką, czy opierając go sobie gdzieś tutaj, to jest normalne, czy też to piętnujecie, jednak chcielibyście, żeby nie było tylu członów na ulicach, którzy nie przestrzegają tego. Jeszcze Wam chciałem pokazać, co do mnie wczoraj przyjechało. No szczerze to myślałem, że to jest paczka z OnePlus 5, który jedzie do mnie już 45 dzień z Gearbestu, no ale jak widać przyjechało coś znacznie ciekawszego. Jest to najmniejszy smartfon na świecie, który ma Androida i który ma LTE 4G. Dokładnie nazywa się Jelly, jest to wersja Jelly Pro, o czym Wam zaraz powiem, czym tak naprawdę się wyróżnia w porównaniu do tej podstawowej wersji. Jak widzicie w białym kolorze firma Unihertz, ona coś takiego wprowadziła na rynek, to kiedyś był projekt na Kickstarterze. No i co? Najmniejszy smartfon, no zobaczcie, w porównaniu z dłonią, jak wygląda w ręce. Szkoda, że nie mam tutaj gdzieś w pobliżu jakiegoś innego smartfonu, ale powiem Wam, że jak przykładałem go do Note'a 8, to w sumie ponad 3 razy się zmieścił poziomo, więc akurat teraz Note'em nagrywam, więc nie mogę Wam tego pokazać, ale przyjeżdża w takim pudełku, dosyć małe pudełeczko, jak na mały smartfon przystało. No i tutaj to, co wyróżnia wersję Jelly Pro, to jest dwukrotnie większa pamięć RAM i ta wbudowana na dane, ona ma 2 giga, on ma 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci wbudowanej, jakiś MediaTek 4-rdzeniowy, nie pamiętam modelu. Bardzo skromna bateria, malutki ekran 2,45 cala, kamera 8 z tyłu, 2 z przodu, no i co najfajniejsze, Android wersji 7.0. No i tak wygląda. Naprawdę, można go sobie złapać w rękę, mikroskopijny wyświetlacz w porównaniu z tymi innymi smartfonami, które się pojawiają na rynku. No i powiem Wam tak, że no ja myślałem, że przyjedzie do mnie naprawdę jakieś chińskie gówno, ale tak naprawdę no bardzo mnie zaciekawił ten smartfon i zastanawiam się, jak on się będzie sprawował, jak przerzucę do niego kartę. Tutaj karty jeszcze nie ma, ale jeśli już wspomniałem o tej karcie, to powiem Wam, że w środku mamy 2 osobne miejsca na SIM, jak dobrze pamiętam nano, i osobne miejsce na kartę pamięci. To jest genialne, bo wszędzie tylko te hybrydowe sloty są. Tutaj to, co widzicie, to się przed chwilą pojawiło, bo poziom baterii spadł poniżej 15%, no i widzicie, że tutaj w tym miejscu, ja też to pierwszy raz widzę, znajduje się dioda powiadomień, ona się świeci pewnie na czerwono, jak jest bateria rozładowana. No i zobaczę później i sprawdzę, jak się świeci, jak na przykład podłączę go sobie do ładowarki. Co tutaj mamy? Mamy, mimo tego, że to jest bardzo małe urządzenie, mamy mini jacka na górze, mamy micro USB tutaj z tej strony do ładowania, przycisk power, głośności. No kurczę, naprawdę jestem pod wrażeniem, że to takie jest małe, jak pudełko zapałek bym trzymał w ręce. Z przodu kamera, z tyłu kamera. Jeśli chodzi o cenę, z tego co kojarzę, ona $100 z hakiem. Nie pamiętam dokładnie, 120, 115, coś koło tego, występuje w 3 wersjach kolorystycznych. Jak wspomniałem, system Android. Nawet to powiem Wam, że całkiem fajnie działa. I tak jak wspomniałem, myślałem, że to będzie jakiś badziew, ale kurczę, no fajny sprzęt. Taki nietypowy, zupełnie inny niż wszystkie inne telefony, no bo najmniejszy w zasadzie. I co tutaj też mnie zaskoczyło, przede wszystkim to, że bardzo ciężko jest tą
klapkę z tyłu zdjąć. Ja musiałem się wspomagać kostką do gry na gitarze, żeby ją w ogóle podważyć i ją zdjąć, żeby się dostać i wsadzić baterię. Także no, myślę, że nawet będzie solidny, chociaż wydaje mi się, że jakby się gdzieś tam upadł, to raczej by mu się nic nie stało. Ja sobie go będę testował przez najbliższy czas, więc jeśli macie jakieś pytania, a jeszcze wspomnę, że w pudełku jest dodatkowa folia na ekran, tutaj już jest fabrycznie naklejona. Jeśli macie jakieś pytanie odnośnie tego telefonu, bo wydaje mi się, że jeszcze chyba nikt go nie testował, to śmiało. Według mnie, jeśli ktoś szuka czegoś nietypowego i chce kogoś zaskoczyć, ma tą stówkę dolarów w portfelu, a chce może jakiś taki zastępczy telefon, albo po prostu chce mieć jakiś niekoniecznie drogi telefon na dwie karty, taki, którego nie będzie szkoda. Chociaż ze względu na to, jaki w ogóle to jest ten telefon, to szkoda by było go zgubić. Ale jest tani, jest fajny, jest malutki i kurczę, no zaskoczył mnie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie. No jak macie jakieś pytania, to śmiało. Siema. Ale że przez tę grę o tron kiedyś do roboty spóźnię chwilę. Coś ty. Ale wiesz, że to była gra o tron. Znaczy, powiem ci tak, ja dzisiaj miałem pierwszy raz grę o tron, ale nie obejrzałem ani jednego trailera, ani jednego odcinka. O. W ogóle ty będziesz we vlogu. O, jak miło. Nie, tak naprawdę to nie wiem, czy to się udostępni, czy się nie udostępni. Zobaczymy. Jak tam, Adam? Dalej chory. Dalej chory. Tak, dalej chory. Czyli znając życie, że skoro ty jesteś chory, ja nie jestem chory, a jesteśmy dzisiaj razem w pracy, to znaczy, że będziemy chorzy. Tak, tak, prawdopodobnie. Ale to wiesz, jak mężczyzna z gorąca, nie? Tak. 37,4, więc zacząłem pisać testament. Wczoraj miałem 38,2, więc stwierdziłem, że halucynacje, ściany się zapadają i tak dalej.